Karnawałowa zabawa w gminie Pruszcz Gdańskiej tylko z seniorami. 10 lutego odbył się znany już nam wszystkim bal seniora. Razem z seniorkami, z seniorami bawimy się przy dźwiękach wspaniałej muzyki. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim seniorom za to, że z nami tutaj są, że się bawią, że się uśmiechają. Dziękuję za te wszystkie rozmowy, za tą wspaniałą atmosferę, którą tutaj wykreowali. Bardzo dziękuję wszystkim osobom i firmom, które się zaangażowały w przygotowanie tego przedsięwzięcia. Tegorocznym miejscem zabawy była szkoła podstawowa w Rotmance. Proszę Państwa, dyrektor szkoły nie zrobi nic bez pracowników. Także to ta kadra, wspaniała kadra przygotowała to wszystko. Także jestem z całego serca wszystkim bardzo wdzięczny. To jest nasza inauguracja, także byliśmy pełni emocji, ale jak widać dobrze się bawią seniorzy, co nas bardzo cieszy. Na sukces takiej imprezy zaraz obok pomocy sponsorów, organizatorów jest ogromna współpraca lokalnej społeczności. Na seniorów czekały smakowite potrawy przygotowane przez koło gospodyń wiejskich. Dziewczyny z Jakabawek są bardzo zaangażowane, kreatywne. Zawsze powtarzamy, że naszą dewizą jest, jak nie można czegoś zrobić w minutę, daj nam 10 minut, działamy. To oczywiście się zaangażowałyśmy, każda rzucała pomysł na grupę, działamy i dzięki temu mam tak piękny stół. Jest świetnie, chcemy być razem dla naszej gminy, po co to robimy. Bal seniora niesie ze sobą wiele cennych korzyści, tak ważnych w funkcjonowaniu seniorów. To nie tylko miejsce zabawy, ale i integracji, rozmowy, oderwania się od codzienności. Super, wspaniale. Ale bardzo dobrze. Wszystkim w ogóle spotkanie się z ludźmi, poznanie różnych ludzi. Czekaliśmy na nie. Wprawdzie myślałam, że w Straszynie, bo ze Straszyna jestem, ale jest bardzo fajnie. To bardzo, dla nas seniorów bardzo potrzebne. Zapraszamy wszystkich na takie zabawy. Dla staruszków niech się poruszają, bo rozmawiają między ludźmi. I tak się chce do ludzi. Pierwszy raz jestem i naprawdę rewelacja. Ja jestem któryś z rzędu i zawsze uczestniczę w balach seniora. Bardzo mi się podobają. I bardzo są potrzebne i powinny być częściej według mojego zdania, bo niestety dwa razy do roku dla mnie to jest za mało. I takie coś jak tutaj to spotkanie, pomimo że tutaj 95% osób nie znam, jest naprawdę miłym przeżyciem dla mnie. Wszystkim seniorom życzymy samych wspaniałych chwil, aby z roku na rok bal odbywał się z jeszcze większą energią. Polecam również zobaczyć 32. finał WOŚP w Mokrym Dworze oraz Postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podobała Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć, stawiając nam kawę. Więcej pod linkiem.